Jeśli nie pamiętacie, to szybkie przypomnienie. Odcinek 25, nie podjęła się ona zadania od Lindsay. Zamiast tego kopnęła w maszynkę do golenia i włosy zostały jej ścięte w bardzo brutalny sposób. Tak wyglądała ona finalnie. Aby okryć hańbę, jaką została okryta, postanowiła dociąć do końca włosy i pogodzić się z tym, że jest łysa. I od teraz przez bardzo długi czas musiała nosić sztuczne włosy. To dopiero było zaskoczenie, kiedy to ta scena została przedstawiona. W owej scenie dowiedzieliśmy się, że Chris tak naprawdę nosi perukę. Na ile jest to prawda? Ciężko stwierdzić, bo po tej scenie do tego wątku nigdy nie wrócono. No chyba, że został on napomknięty w nowych dwóch sezonach totalnej porażki, aczkolwiek nie wiem, bo nie oglądałem do dziś dwóch nowych sezonów. Tak naprawdę Chrisa w tym zestawieniu daje bardziej jako ciekawostkę. Raczej wątpię, że on będzie zaliczał się do tego zacnego grona osób. Raczej uznajmy to za humorystyczną ciekawostkę. Nie będę ukrywał, że ta postać okryła się chyba największą hańbą. Nie dość, że był przez cały czas wyśmiewany i wyszydzany, to jeszcze aby jakkolwiek udowodnić, że stać go na więcej niż na zwykłe czcze gadanie, to upodlił się do takiego stopnia, że wyzbył się jakiegokolwiek człowieczeństwa i godności. Cóż, w jego przypadku to było bardziej niż pewne, że straci włosy na swojej głowie. Bowiem nie dość, że przez tygodnie jak i lata chodził zaniedbany, to jeszcze miał bezpośredni kontakt z toksycznymi odpadami, a te przyspieszyły tylko proces wyłysienia na jego głowie. I przy okazji zmieniły one kolor jego skóry na zielony, jak u jakiegoś Hulka. Nie wygląda to za dobrze, a wręcz bym powiedział, że wygląda to dość przerażająco. Tutaj myślę, że nie ma za bardzo co się rozwodzić, więc w dużym, ale to naprawdę dużym skrócie. Przez własną głupotę doprowadziła do wybuchu samolotu, którym cała finałowa czwórka podróżowała. Bowiem chciała zrobić wyjątkowy prezent Cody'emu, robiąc mu tort, na którym zamiast jak każdy cywilizowany i zdrowo myślący człowiek, użył świeczek, ewentualnie takiej świecy. No i przed odpaleniem ich warto byłoby rozejrzeć się, czy czasem nie będzie miała ta świeca bezpośredniego kontaktu z czymś, co sprawdzi, że doprowadzi to do eksplozji czegokolwiek i narażenia wszystkich wokół na utratę życia i zdrowia. Czy jest na sali jakiś lekarz? Jego przypadek to można śmiało nazwać karmą za wyrządzone krzywdy każdemu uczestnikowi. Po tym jak został zdeptany przez uczestników uciekających przed lawą, sam został okryty gorącą substancją, która doprowadziła do tego, że stracił włosy i przy okazji czucie w swoim ciele. Karma tak mocna jak w przypadku Heather. Dawno temu jej pra-pra-pra-dziadek wyłysiał ze względu na starość. Czy to, co przed chwilą powiedziałem, miało jakiś sens? Być może tak, a być może nie. Faktem jest, że ta postać niejednokrotnie denerwowała wszystkich tymi odklejonymi od rzeczywistości historiami. W końcu, gdyby na chwilę zamknęła jadaczkę, to może i drużyna nie głosowałaby na nią. A kto inny zostałby wystrzelony z katapulty? Tak czy siak, przez bezpośredni kontakt z toksyczną pianką Stacy wyłysiała, ale z tego powodu nie zrobiła sobie absolutnie nic, tak jakby się tego spodziewała. Bardzo dziwna dziewczyna z niej. Dakota to chyba zaraz po Ezekielu najbardziej pokrzywdzona dziewczyna. Otóż spędziła ona 40 minut w kopalni, która była skażona toksycznymi odpadami. No i przez to, że sobie tam siedziała przez te 40 minut, no to włosy totalnie wypadły z jej głowy. Aczkolwiek gdyby na tym się skończyło, to moglibyśmy przejść do kolejnej postaci. Jednak poza tym, że wyłysiała, to jeszcze przy okazji zaczęła się zmieniać w mutanta, który wygląda następująco. Prawdę mówiąc, nie chciałbym osobiście obok czegoś takiego stać. No i Dave.
Niegdyś zakochany po uszy w Sky, dziś jest jej wrogiem, który został przez nią samą odrzucony. Ogólnie on nie wyłysiał dlatego, że zdziczał jak Ezekiel, czy jak Dakota był narażony przez toksyczne odpady, tylko kotek robot zaczął zionąć ogniem i spalił kulę śniegu, w której znajdowali się Sky oraz Dave, tym samym paląc włosy Dave'a do samiutkiego zera. Dziwne, bo idąc tą logiką, to powinny poza włosami inne rzeczy również spłonąć. No i włosy Sky powinny również ulec spaleniu. Chyba że to tylko Dave jest taki jedyny i wyjątkowy. Tego się niestety nigdy nie dowiemy.